Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania kanału, polubienia, ewentualnie skomentowania. Witam w pierwszym odcinku, w którym będę omawiał moje własne komiksy. Od jakiegoś czasu już publikuję recenzje komiksów, które wypożyczyłem w bibliotece. Co jakiś czas będę też recenzować komiksy, które mam na własność. Dzisiaj chciałbym przedstawić komiks Flash, tom, 14 tom Flasha z Odrodzenia pod tytułem Era Flasha. Jest to, tak wygląda, prezentuje się z tyłu. Tutaj jest 14 na grzbiecie. Jest to klasyczny Flash, czyli biała okładka ze skrzydełkami, z takimi charakterystycznymi paskami. Już robiłem, nagrałem takie otwieranie tego komiksu. Już go dzisiaj skończyłem czytać. Tutaj mamy okładki pozostałych tomów. Nie wszystkie są dokładnie takie same. Kiedyś zrobię taką recenzję przedstawiającą całą serię Flash z DC Odrodzenia. Na razie skupię się na tym komiksie. O czym opowiada ten komiks? Ten komiks stanowi kontynuację wątków Flasha z całej linii DC Odrodzenie i przedstawia w zasadzie konfrontację naszego głównego bohatera z Paradoksem. Kim jest Paradoks? No, można powiedzieć, że Paradoks to taka postać, która powstała troszeczkę przez przypadek. Wskutek tego, że Barry co jakiś czas cofa się w czasie, coś miesza, stara się tego unikać, ale no nie zawsze mu to wychodzi. I na skutek różnego rodzaju manipulowaniem czasem, cofaniem się, pewnymi wydarzeniami, które tam się dzieją, powstają jakieś skutki uboczne. Jednym z najważniejszych skutków ubocznych w przeszłości był Flashpoint, czyli punkt krytyczny, który spowodował powstanie całkowicie nowej linii czasowej. Tutaj Barry, nauczony doświadczeniami, stara się robić mniej problemów, ale nie zawsze mu wychodzi. Jednym z takich efektów było właśnie to, że się pojawił Paradoks. Paradoks powstał wskutek właśnie tego, że było jakieś zamieszanie z czasem i na skutek tego zamieszania z czasem, na skutek tego, człowiek, który stanie się Paradoksem, wylądował jakimś czymś międzywymiarowym czy coś takiego. Tam niestety troszeczkę oszalał i zaczął Flasha obwiniać o wszystko, co złego mu się przytrafiło. No, nie pierwszy, nie ostatni, pewnie złoczyńca tak robiący. Wskutek przebywania w tym dziwnym miejscu nabrał mocy, no i postanowił zemścić się na Barrym poprzez to, że doprowadzi do wymazania jego istnienia z rzeczywistości, z czasu wszystkich, z multiversum. Ogólnie, żeby wszyscy zapomnieli o tym, że kiedykolwiek Flash istniał. To jest czasochłonne działanie. Powoduje to, że powstają, będą nieoczywiste sojusze, na przykład z Godspeedem, na przykład z odwrotnym Flashem. Ale to wszystko wychodzi w trakcie lektury. I czy ten komiks mi się podobał? Tak. Jest to naturalna kontynuacja wątków. Nie nadaje się ten komiks absolutnie do samodzielnego czytania, gdyż bez podbudówki, która była w poprzednich tomach, 13, można powiedzieć, że 15 tomach, bo 13 tomów plus rok pierwszy i plus przypinka. A jak jeszcze weźmiemy Flashpoint, punkt krytyczny, to mamy kolejny tom, który się z tym wszystkim zazębia. W każdym razie jest to komiks, który bardzo, bardzo odwołuje się do mitologii Flasha, do tych jego wydarzeń. To, jak się starł z przeciwnikami. Samo to powstanie, czy przebłyski o tym, że może powstać Paradoks, tu wziąłem sobie kilka innych tomów, miało miejsce w roku pierwszym. Tutaj początki Sprintera, tu się pojawia jakby człowiek, który zostanie Paradoksem, pojawia się po raz pierwszy. Następnie taka istotna przebudówka była, miała miejsce tutaj, czyli w tomie 12, w tomie 13 Rządy Łotrów. Generalnie nie da się tego za bardzo czytać jako samodzielnie. A jeżeli chodzi o warstwę graficzną, bo odpowiada za to kilku artystów, Howard Porter, Rafa Sandoval, czy Jordi Tarragona. Ona jest poprawna, ona jest dynamiczna. W wielu momentach jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. Kilka kadrów po prostu przyjemnie się patrzy, jak
biegną po prostu. No, tutaj mamy właśnie zdjęcie paradoksa, który powiedzmy, że robi, stanowi duże zagrożenie po prostu. Tutaj mamy odwrotnego flasha. Generalnie rzecz biorąc, czyta się to dobrze, wygląda to ładnie. Czy warto przeczytać komiks? Jak najbardziej. Joshua Williamson, który pisze tego flasha bardzo fajnie, bardzo sprawnie, tak jest przyjemnie, tak się ma wrażenie, że te, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to są z duże oparcie emocji. Bardzo fajnie wypada związek z Iris West. To jest taka fajna relacja, gdzie ona chce mu pomóc, a nie być tylko damą w opałach. Jest kompetentna. Mówię o całej serii w tej chwili. Fajnie jest przedstawione to, że Barry chce być nauczycielem, chce pomagać, chce uczyć innych i nie jeden raz obrywa mu się za to. Jeżeli chodzi o to, czy to już jest koniec, to sądzę, że nie. W Stanach Zjednoczonych wyszedł jeszcze jeden tom pisany przez Joshua Williamsona pod tytułem Finish Line i liczę na to, że Egmont wyda, bo to jest ostatnie zwieńczenie całej tej historii. Zresztą historia tutaj kończy się tak zwanym cliffhangerem, bo i zapowiada naprawdę solidną kontynuację. Tak już mówiłem, grafika jest bardzo fajna, jest fajne przedstawienie. Są nawet powroty takie do takiego, jakbym powiedzieć mógł, do takiego prostego jakby życia na chwilę. Taki moment nawet zatrzymania się. Jest, są nawet wspomnienia, jest nawet kilka takich kadrów wspomnieniowych, więc jest fajnie. No jest, podoba mi się to, że wracamy, gdzie Barry idzie jako technik laboratoryjny, bada jakieś ślady. Najważniejsze generalnie to i tak jest relacja między, można powiedzieć, Flashem, odwrotnym Flashem i Godspeedem. Bo ona tak naprawdę tutaj wybrzmiewa, tu mamy Godspeeda, tu ona wybrzmiewa i ona daje tak do myślenia. Jeszcze raz, jak czytałeś wszystkie poprzednie tomy, to ten jest oczywiście obowiązkowy. Jeśli nie czytałeś wcześniejszych, od tego bym nie zaczynał. Warto zacząć od tomu numer 1, piorun uderza dwa razy, jeśli masz dostępny. On jest fajny. To jest naprawdę fajnie wziąć sobie, przeczytać pierwszy tom. Jeżeli cię chwyci, poziom jest mniej więcej cały czas podobny, cały czas coś się dzieje. To jest bardzo dynamiczny komiks. Jest dużo dynamiki i dużo takiego rozważania na temat mocy prędkości, czyli źródła siły Flasha. To jest fajne. W całej tej serii, nie mówię już tutaj w konkretnym tomie, bo ta konkretna jedna historia, ona się skupia tylko na tym w zasadzie paradoksie, który chce, żeby Flasha nie było. Ale to nie tylko, że go zabije czy coś, tylko po prostu, żeby go w ogóle nie było nigdy, nie był pamiętany, wymazać go z historii, żeby żadnego, nie było po nim żadnych wspomnień, żadnego śladu. Karkołomne, ale próbuję. To chyba wszystko, co miałem do powiedzenia o tym komiksie. Uwielbiam serię DC Odrodzenia, czy linię wydawniczą. Po prostu ona mi tak się podoba, jeżeli chodzi o stylistykę. Takie fajne, no klimatyczne po prostu. Jak mówię, za jakiś czas zrobię materiał taki, gdzie będę po kolei szedł wszystkimi seriami DC Odrodzenia, co mam. W zasadzie można powiedzieć, że został nam jeszcze jeden tom DC Odrodzenie do wydania w Polsce, czyli Finish Line od tom 15 Flasha. Mam nadzieję, że zostanie wydany w tym roku. No i w zasadzie tyle. Do następnego razu. Cześć.